Dzień dobry Państwu. To są grzyby boczniaki. Teraz, jak widzicie, pielęgnuję je, żeby dobrze rosły i żeby można było zrobić słoiczek grzybów marynowanych. Teraz, przy końcu kwietnia, w Polsce, na początku maja, nie ma grzybów, które można w lesie zebrać i marnować. A boczniaki rosną cały rok i każdy Polak może mieć swoje marynaty przez cały rok. A jak wiemy, my Polacy, w przeciwieństwie do Anglików, Norwegów, Szwedów czy Hiszpanów, jesteśmy ludźmi, którzy lubią jeść marnowane grzyby i grzyby leśne. Ponieważ latem nie ma grzybów w lasach, to po prostu hodujemy własnym domowym sposobem, żeby można było te przysmaki jeść. Anglosasi i Skandynawowie mają słabsze żołądki, dlatego, bo grzyby uważają za potrawę, która jest po prostu ciężkostrawna. Natomiast my jesteśmy w stanie wszystko zjeść. Nawet doszło do tego, że Polacy w Londynie, w Tamizie łowią ryby i jedzą. Natomiast Anglicy, jeżeli łowią ryby i złowią, tak, to w tej samej Tamizie i w tym samym Londynie, jak wyłowią rybę, to wrzucają ją z powrotem do Tamizy. A Polacy są przymuszeni biedą do tego, żeby jak złowią rybę, to zjedli tą rybę. Mimo, że zarabiają podobnie jak Anglicy, chociaż na najniższych stanowiskach w Londynie, których Anglicy nie chcą brać do pracy. Tak jak widzicie, Polak potrafi. Uczcie się, bo jak ktoś miałby 100 bel takich, to mógłby zrobić 1000 słoików, a po 10 zł to macie 10 tysięcy, tak? No. Rolnictwo to jest pierwszy przemysł w każdym kraju. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to nie powinien w ogóle wypowiadać się na tematy ekonomiczne i gospodarcze.